Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek poświęcony jest znowu BMW X6. Tym razem zgodnie z zapowiedzią będzie dekontaminacja lakieru. Wiem, że temat jest cały czas przez Was odwlekany, cały czas wypowiadacie do mnie, pisząc komentarze, wiadomości. Patryk, co to jest ta dekontaminacja, jak to zrobić poprawnie, jakimi produktami byś to zalecał zrobić? Więc dzisiaj stwierdziłem, że musimy to odświeżyć. Temat ten był u nas na kanale dosyć dawno temu, w związku z czym musimy to ponowić. Mamy fajnego pacjenta, który częściowo jest czysty, częściowo jest brudny, bo odkleiliśmy z niego folię, więc będziecie mogli zobaczyć, jak się doczyszcza zarówno lakier po zanieczyszczeniach drogowych, jak i przy okazji, jak usunąć klej po właśnie takiej folii. Zapraszam do odcinka. Słuchajcie, u nas dosyć gorący nie tylko klimat, ale też czas. Pracujemy na 3 stanowiska, tu kilka maszyn jeszcze stoi na zewnątrz do roboty. Z braku czasu nie będę Wam tego wszystkiego pokazywać, opowiadać. Przechodzimy więc od razu do dekontaminacji. Czym w ogóle jest dekontaminacja? Jak widzicie, ja trzymam Kerschera z prewashem, tu akurat od deturnera. Używamy sobie piany aktywnej w wersji sour, czyli takiej kwaśnej, do tego, żeby jeszcze lepiej nam odetkało ten lakier, oczyściło go pod ewentualne zabezpieczenia. Co prawda tutaj zabezpieczać nie będziemy, tu jest tylko takie dobre oczyszczenie tej powierzchni, samochód będziemy przygotowywać pod sprzedaż. Natomiast czym jest właśnie ta dekontaminacja? Jest to nic innego jak oczyszczenie chemiczne lakieru z wszelkich zanieczyszczeń. Jakie w takim razie zanieczyszczenia możemy wyłonić na lakierze? Słuchajcie, pierwszym kwestią są tarcze i klocki hamulcowe. One się pylą, ten pył nie osiada się tylko na felgach, on się osiada również na lakierze w postaci tak zwanej lotnej rdzy. Na pewno będziemy mieli okazję na tym białym lakierze zobaczyć właśnie elementy, które nie będą tak krwawić, tak to można określić, natomiast zabarwiać się po prostu na czerwono od właśnie tego typu preparatów. I to jest nic innego jak proces usuwania opiłków metalicznych z lakieru. Jeden z elementów dekontaminacji. Kolejnym krokiem, słuchajcie, opony. Przecież guma też się zużywa. Myślicie, że gdzie to trafia finalnie, jak macie coraz mniej bieżnika? Wchodzi to wszystko w asfalt, wchodzi to wszystko w drogę, ponadto olej, który wycieka, ponadto sam asfalt, czyli bitum, również degraduje się po czasie i te zanieczyszczenia znowu po części trafiają na nasz lakier. Do tego jest osobny preparat, który usuwa nam właśnie takie osady smoliste, osady bitumiczne. Jest to nic innego jak Tarant Glue Remover. Będziemy to robić oczywiście w kolejnym procesie. Ostatni proces dekontaminacji lakieru, czyli usunięcie osadów mineralnych. Osady mineralne, myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, czym są. Pada deszcz, odparowuje, myjemy samochód, odparowuje woda, zostają po prostu cząstki, które w tej wodzie się znajdują. I to jest coś, co najbardziej tak naprawdę zaburza działanie zarówno powłok, wosków, no i przede wszystkim sprawia, że lakier przestaje mieć odpowiedni połysk. I właśnie te trzy procesy będziemy dzisiaj wykonywać. Zanim oczywiście zaczniemy oczyszczać lakier, musimy go dobrze umyć. Mamy owady, mamy brudny samochód, więc wjeżdżamy tutaj z TFR-em. Akurat tutaj mamy pianę aktywną, ale zastępczy TFR byłby jak najbardziej wskazany. Myjemy i będziemy przechodzić do tematu. Słuchajcie, pierwsze co, usuwamy owady. Nie używamy tutaj żadnych dimerów. Wiem, że czasami takie historie się zdarzają. Deturner Insect Remover nie dość, że pięknie pachnie, skutecznie działa. Zobaczcie, jak przyjemnie te owady się rozpuszczają bez naszej większej ingerencji. Wystarczy to teraz spłukać, do czego będziemy przechodzić. It's going down. It's going down, down. It's going down.
Dobra, słuchajcie, samochód jest już umyty, wyczyszczony, oczywiście gąbką, szamponem, więc dalej mamy zanieczyszczenia. Jak się przyjrzymy w lakierze, to mamy bardzo dużo takich opiłków rdzawych. Tutaj nawet takie krawędzie mamy strasznie żółte. No i to jest nic innego jak właśnie osad metaliczny z klocków starcz i hamulcowych. No i z różnych innych osadów, szczególnie na Śląsku, takich osadów kominowych. Już co prawda teraz sezon się kończy, ale mimo wszystko to wszystko nadal osiada się na asfalcie. No i później kotłuje się razem z deszczem na naszym lakierze. Tutaj użyjemy Iron Removera z serii Expert Line od Deturnera. Słuchajcie, to jest po prostu krwawa felga, potocznie określana oczywiście, z uwagi na to, że daje takie charakterystyczne czerwone zabarwienie. Wygląda to jakby lakier krwawił, a chodzi o to, że preparat ten rozpuszcza opiłki metaliczne z powierzchni, także skutecznie po prostu neutralizuje nam te zanieczyszczenia z powierzchni. Ja opryskuję sobie cały lakier i finalnie przejdziemy do glinkowania powierzchni. To jest pierwszy etap dekontaminacji lakieru. Ja robię to oczywiście na mokry lakier, tak jak zawsze. Dlaczego na mokry? Po pierwsze, dobre produkty, one nie będą patrzeć, nie będą zwracać uwagi na delikatne rozcieńczenie. Po drugie, sama woda zabezpieczy mi produkt przed wysychaniem. Po trzecie, sama woda też ułatwi rozprowadzenie tego produktu po całym elemencie. Jest jeszcze oczywiście dużo więcej plusów, chociażby fakt, że mogę mieć bramę otwartą, bo tak szybko mi to nie będzie schło. Było to co prawda w pierwszym punkcie, ale fakt, że schnięcie produktu to jedno, a dwa, że sama woda też właśnie sprawi, że mamy dużo więcej wilgoci, a to też będzie nam pomagać przy glinkowaniu. Jednak ten poślizg jest dosyć istotny, choć co prawda Deturner posiada dedykowany poślizg do lakieru, do właśnie dekontaminacji, no ale tutaj takiej tradycyjnej glinki raczej używać nie będziemy, więc polecimy sobie na takich ściereczkach mikrofibrowych z taką nakładką polimerową do glinkowania. No i finalnie zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tu co prawda delikatnie lakier już mi się przysuszył, więc najprawdopodobniej będziemy musieli sobie troszeczkę jeszcze wody na niego zalać. A tymczasem aplikujemy Iron Removera od Deturnera. Ja już widzę, jak on zaczyna tutaj pięknie działać. Zobaczcie, co się dzieje przy klamkach. Oczywiście psikamy to na cały samochód, również z górą, choć góra była oklejona dosyć już dawno temu folią czarną, więc na górze nie spodziewamy się specjalnie dużo tematów, ale przy okazji jako poślizg pod glinkowanie do usunięcia resztek kleju będzie to fajny preparat. Zobaczcie sobie pod klamką, co tu się dzieje, zobaczcie sobie w całe progi, ile tego syfu tak naprawdę w tym lakierze siedzi. Dopiero po takim etapie można powiedzieć, że lakier będzie czysty. Słuchajcie, ja do dekontaminacji lakieru używam ręcznika glinkowego na właśnie Iron Remover. Nakładam ręcznik i po prostu oczyszczam powierzchnię. Ona po kilku przejazdach staje się coraz bardziej gładka. Jedynie na co zwróćcie uwagę, żeby nie było piasku pod taką glinką. Nie chcemy jednak zarysować sobie tej powierzchni. Zależy nam na tym, żeby ją oczyścić, a nie uszkodzić. W związku z czym takie skuteczne oczyszczanie nie spowoduje rys, jeżeli tylko będziemy robić to z zamysłem i z świadomością tego, co robimy. Nie musi to być specjalnie nadmierny docisk. Będziemy czuć pod ręką, że każdy przejazd powoduje wygładzenie lakieru. I o to właśnie nam chodzi. Nie jest to idealny etap oczyszczania smoły, ale już częściowo troszeczkę się zbierze. Mamy wyglinkowany, czyli jest już wstępnie oczyszczony z opiłków metalicznych. Pył z klocków tarcz hamulcowych załatwiony. Wstępnie glinkowanie też zebrało troszeczkę bitumu, natomiast sporo tego jeszcze zostało, co możecie zobaczyć na tych przybitkach. Do tego typu zanieczyszczeń używamy tar and glue removera. Jest to właśnie nic innego jak tar, czyli smoła, coś co zbiera się z asfaltu na naszym lakierze, oraz glue, czyli klej. Tu akurat na tym samochodzie po folii zarówno ochronnej z błotników, czy czarnej z dachu, którą mieliśmy okazję ściągać. Mamy oczywiście do tego Deturner Tar and Glue Remover. Ja natomiast przyznam szczerze, na dziś nie będę go używać. Jest to produkt dosyć mocno rozpuszczalnikowy, na bazie jakichś materiałów benzynowych. Śmierdzi troszeczkę po prostu zbyt agresywnie, natomiast mam fajne zastępstwo. Jest to CureLab
Tarpen. I możecie zobaczyć, że pomimo współpracy polecam Wam również inne produkty, bo ja będę Wam polecać to, co mi najbardziej przypadło do gustu. Dlaczego akurat stosuję dzisiaj ten preparat, a nie będę usuwał właśnie bitumu deturnerem? Dlatego, że chcę opryskać cały lakier dosyć obficie, żeby resztki kleju finalnie zebrać naprawdę w każdych szczelinach i zakamarkach. Tym preparatem musiałbym opryskać całe auto, ale mógłbym się delikatnie troszeczkę tutaj poddusić. Ten preparat, jako że jest na bazie terpentyny, jest dużo łagodniejszy dla płuc, dużo łagodniejszy dla po prostu mojego zdrowia, przynajmniej tak odczuwa to, odczuwają to moje nozdrza. Także na wyczyszczony lakier wyglinkowany, również mokry, nie ma przeszkody, nakładamy sobie tarpen. Dajemy mu chwilę poleżeć. Pamiętajcie jedynie, żeby nie zostawiać tego do wyschnięcia i zbierać się go na bieżąco z plastików. Jednak plastiki i tar removery nie za bardzo się lubią, mogą zostawać ewentualnie plamy. Nie są to plamy nie do usunięcia, zawsze można je dopolerować, również z plastiku, no ale lepiej zapobiegać niż leczyć. Więc ja sobie opryskuję obficie cały lakier, a następnie przejdziemy do wzruszenia tego wszystkiego mikrofibrą. No i podsumujemy sobie materiał. Będzie to co prawda jeszcze nie ostatni etap dekontaminacji, ale na dziś w materiale raczej będzie to wszystko. Wy sobie zobaczcie, jak te preparaty fajnie działają i będziecie mogli zobaczyć efekt końcowy. Słuchajcie, ja sobie każdy preparat wzruszam fizycznie, do tego używam mikrofibry. To zawsze wspomaga, po prostu te środki są troszeczkę skuteczniejsze, szybsze. No i też widzimy, co się dzieje. Ja co prawda tar removera używam ja już jako wstępnej inspekcji lakieru, szczególnie gdy mam zamiar oklejać. Po prostu podczas usuwania opiłków czy jakichś innych osadów patrzę, co się dzieje z lakierem. Odprysku przecież nie usuniemy, ale już przynajmniej mam świadomość, że coś tutaj na tym lakierze jeszcze pozostało. Także traktujcie to właśnie jako taką dodatkową formę oględzin, bo jesteście na tym etapie w stanie dużo jeszcze fajnych rzeczy wyłapać. Oczywiście, jeżeli chodzi o samego tara, no to terpentyna będzie troszeczkę słabsza, jeżeli chodzi o siłę działania. Tar remover, szczególnie ten ropopochodny od deturnera, no, zrobi większą robotę, więc jeżeli macie jakieś miejsca, które po prostu wymagają dosyć agresywnego podejścia, weźcie sobie deturnera. Do takich codziennych prac Cure Lab będzie po prostu delikatniejszy dla Was i dla Waszego zdrowia. Taki wybór przynajmniej my zastosowaliśmy z chłopakami w naszej firmie, więc Wam polecam ewentualnie podejść do tego samego. A tu sami zobaczcie sobie, jak fajnie rozpuszcza nam sama terpentyna akurat tutaj smołę. Słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Produkty, które użyliśmy, znajdziecie na sklepie Mr. Cleanup, czyli w sklepie, w którym my na co dzień się zaopatrujemy. Ja sobie kontynuuję proces dekontaminacji lakieru. No i finalnie, tak jak powiedziałem, będzie tutaj jeszcze jeden etap, czyli Water Spot Remover do usuwania osadów mineralnych. To są osady, których nie widać na lakierze gołym okiem, ale niestety one się znajdują. Słuchajcie, w tym temacie potrzebuję specjalnego pacjenta do etapu dekontaminacji, czyli tej, którą widać. Biały lakier jest najlepszy, natomiast do water spotów potrzebuję załatwić sobie po prostu samochód z czarnym lakierem. Wówczas będę w stanie Wam wszystko jak najlepiej pokazać. Także tutaj bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli się podobało, łapki w górę, będę bardzo wdzięczny. Jeżeli jest taka opcja, zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami i nie przegapić chociażby kolejnego procesu dekontaminacji. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Cześć.